A witajcie, witajcie. Dzisiaj ciekawa sprawa. Dzisiaj, jak widzicie, bodajże 14 godzin temu, polityk Robert F. Kennedy Jr., kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych w przyszłym roku, stwierdza, że oprze amerykańskiego dolara na bitcoinie. Mówi tutaj, że dolar, żeby pozbyć się swoich problemów, musi być wsparty jakimś silnym tutaj depozytem i najlepiej według niego najtwardszą taką walutą, takim najtwardszym tutaj commodity jest właśnie dolar. Znaczy nie dolar, tylko właśnie bitcoin. To jak tak na dobrą sprawę się przyjrzymy i zaczniemy się zastanawiać, jak daleko żeśmy zaszli jako taka społeczność krypto, gdzie jeszcze 4 lata temu, tuż przed rynkiem byka, ludzie zastanawiali się, czy Bitcoin w ogóle przeżyje, czy Bitcoin nie zostanie zniszczony raz przez Stany, dwa przez Chiny, trzy przez cokolwiek jeszcze innego. Tak teraz mamy głównych polityków wypowiadających się pozytywnie o kryptowalutach, a tutaj nawet kandydata na prezydenta, który, daj Boże, mu wygra. On nam jeszcze wspomniał, że w ogóle ze sprzedaży Bitcoina nie będzie podatku. Czy ktoś zarobi na Bitcoinie, nie będzie musiał płacić podatku. No i on właśnie jest kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. On wypowiada się o Bitcoinie, że on chciałby całą walutę, te biliony dolarów oprzeć na Bitcoin. To jest niesamowite osiągnięcie w tak krótkim okresie czasu. Już nie tylko dla Bitcoina, ale właśnie całej społeczności krypto. Jeśli jeszcze niektórzy z Was są negatywni, pesymistyczni czy cokolwiek, to ja już naprawdę nie wiem, co Was przekona, że naprawdę jesteśmy w najlepszym możliwym rynku do inwestycji. Jesteśmy w najlepszym możliwym rynku, jeśli chodzi o przyszłość, już teraz nawet polityczną, już nie tylko zwrotów, jeśli chodzi o to. I naprawdę na krypto są nie jeden, nie dwa, ale dziesiątki, jeśli nawet nie setki sposobów zarobienia pieniędzy, nawet bez inwestowania swoich własnych, na przykład starając się o potężne airdropy. Naprawdę wydaje mi się, że jeśli to wszystko widzicie i śledzicie nasz kanał, śledzicie to, co się dzieje w krypto, na innych kanałach, na Twitterze i widzicie ten postęp przez tych kilka lat, pamiętajmy, że Bitcoin, jak się narodził w tym 2008 roku, to on wszyscy go przeklinali, że on zginie co najmniej do roku 2017. Nawet w 2018 i po ostatnim rynku byka jeszcze byli tacy, co mówili głośno, specjalnie mówili głośno, że Bitcoin zginie, bo chcieli pewnie sobie dokupić na przyszłość. Zawsze trzeba mieć taką agendę, mi się wydaje, zwłaszcza jeżeli chce się w cokolwiek inwestować, że to, co jest tutaj proponowane przez główne media, to, co ludzie mówią na głos przez główne media, to mówią to tylko po to, żeby w jakiś sposób wpłynąć na społeczność tam inwestycyjną czy jakąkolwiek na świecie, aby zrobiła coś, co mu będzie pasować do jego portfolio, czy tam do jego portfela, do jego ogólnie interesów. I dlatego ja nigdy nie biorę głównych informacji już o niczym, o czymkolwiek, o świecie, o krypto, o finansach, czy nawet o wojnie z Ukrainą. Nie biorę już informacji z normalnych mediów, TVP, TVN i tak dalej, tylko właśnie z YouTube'a, Twittera. Bo naprawdę ta informacja jest dużo, dużo rzetelniejsza. Już nawet TikTok jest lepszy pod tym względem. Więc mam nadzieję, że nie tylko się przekonacie w tym momencie, czy mam nadzieję w niedługim momencie, że blockchain, technologia tak na dobrą sprawę zostanie z nami i będzie bardzo rozpowszechniona w wielu gałęziach przemysłu. Sam Bitcoin raczej zostanie tym złotem, tym takim najtwardszą tutaj walutą, gdzie wszyscy będą kupować ją, żeby tutaj swoje portfolio utrzymać i zminimalizować ryzyko różnych polityków, czyli innych walut, bo wiadomo, że każda waluta jest tylko na tyle silna, na ile dobre ruchy w danym kraju robią politycy. Ale politycy nie są najlepszymi zarządcami, jeśli chodzi o wydawanie i tworzenie pieniędzy, czy tam wartości.
Dlatego też wiele krajów tutaj ma potężne inflacje. W Anglii nawet do tej pory był problem z inflacją. Dzisiaj jest dopiero pierwszy taki dzień, że inflacja dopiero zaczęła spadać do tam 7,9%. W Polsce wcześniej zaczęła spadać, ale nadal jest wysoka. Wydaje mi się, że rozumiecie, mam nadzieję, że rozumiecie to, że musicie. Oczywiście nie jestem tutaj skłonny was przekonać i kazać wam inwestować. Ale mam nadzieję, że rozumiecie to, że bez inwestowania w tym momencie jesteście skazani na tą taką tułaczkę z miesiąca na miesiąc, do końca swojego życia. Bo jeśli nie macie biznesu, nie macie pomysłu na biznes, nie odziedziczyliście jakichś tam dużych pieniędzy, no to nie macie innego wyjścia. Oczywiście, no mówicie, ale jak ja mogę z 1000 zł zainwestować w swoją przyszłość? No możecie. Właśnie rynek krypto jest na tyle fajnie skonstruowany, że każdy taki projekt potrzebuje społeczności w krypto. I taki każdy projekt da wam możliwość zarobienia ich tokenów. Jak oni są dobrą drużyną i token pójdzie w górę, to możecie naprawdę powiększyć 50-krotnie lub 100-krotnie, 20-krotnie, 30-krotnie, zależy gdzie traficie. Ten swój tysiąc, z takiego tysiąca robi się 20-30 tysięcy. Później to zrobicie 5x, 10x. No i już się robią naprawdę takie sumki, które naprawdę zmieniają życie. Ja już wam wcześniej mówiłem w wielu filmach, że jeżeli macie w tym momencie zainwestowane 50 tysięcy złotych, to możecie się spodziewać, że na końcówce tego rynku byka, która tam będzie prawdopodobnie w 2025 roku, możecie się spodziewać, że wasze portfolio będzie wyceniane w milionach. Milion, półtora, coś pod tą kreskę, ponieważ średnie zwroty w miarę bezpiecznych takich kryptowalut, takiego średniego rozmiaru, takie zwroty mają około 20-krotność. A jeżeli kupujecie również takie małe perełki, które oczywiście są bardziej ryzykowne, macie w miarę zdywersyfikowane portfolio, to naprawdę prawdopodobnie to wasze portfolio średnia będzie wyższa. No niestety musicie zainwestować większą sumę. Zainwestujecie 5 tysięcy, 10 tysięcy, to ok, zarobicie dużo, no ale nie będzie to to samo. Nie będzie to zmieniało waszego życia. Oczywiście, możecie też popróbować airdropy, popróbować tyle, ile macie do inwestycji. Bardzo fajną sprawą, to co ja wykorzystałem, wiele osób wykorzystuje, to jest pomoc rządu. Za COVID-a można było dostać taką pomoc rządu w Polsce, w Anglii. Często są takie jakieś inicjacje dla młodych firm, które rząd daje takie zastrzyki gotówki dla nowych firm, żeby coś tam robiły. Możecie z czegoś takiego spróbować skorzystać, prawda? No, w każdym kraju jest inaczej, każdy kraj inaczej to działa. Ale jeśli znajdziecie jakiś sposób, żeby wrzucić coś i zainwestować, czy to w krypto, czy w inne wasze nisze. Oczywiście to nie musi być krypto, to mogą być, może być coś sztucznej inteligencji, może być coś biotek, może to być coś z uranem, bo uran teraz wszyscy będą budować, jak się oddzielają od Rosji, to no, nie ma wyjścia, no, muszą budować elektrownie nuklearne, no bo nie wszyscy mają dużo słońca, dużo wiatru cały czas. No, na tych odnawialnych środkach wyżyć się nie do takich potężnych krajów, jakie są w Europie. Także no, musicie znaleźć swoją niszę. Jeżeli siedzicie w czymś codziennie, albo co najmniej co parę godzin dziennie, albo pół dnia, co parę dni, to naprawdę możecie stać się takimi mistrzami tego zasięgu, tego właśnie tej gałęzi, jakby to nie było, czy akcje, czy krypto, czy małe akcje, czy tam nawet waluty. No, każdy może znaleźć swoją niszę. Moim zdaniem, gdzie ja przez wszystko przeszedłem, teraz najlepsze inwestycje to są właśnie sztuczna inteligencja, uran i krypto. Gdzie w sztuczną inteligencję ciężko zainwestować, jedynie przez krypto, to w takich kopalniach uranu też można się upozycjonować. Także i to jest spoko. Co by to nie było, pamiętajcie, żebyście mieli coś na boku, nie tylko pracę, pracę, pracę. Tyle, ile nam zostanie wolnego czasu, wykorzystać na czas wolny, rozrywkę i tak z miesiąca na miesiąc, bo nic w ten sposób nie uda się ciekawego osiągnąć. A mam nadzieję, że macie jakieś takie ambicje i naprawdę chcecie coś w życiu osiągnąć, bo mamy tylko jedno życie, więc wykorzystajmy je jak tylko to się da, jak najbardziej optymalnie, żeby było ono jak najbardziej pełne i dla nas, i dla naszej rodziny, znajomych i przyjaciół. Pozdrowienia od CryptoBros.